właściwie walka duchowa rozgrywa się właściwie tylko o miłość, autentyczną miłość do Boga, do bliźniego, ale w oparciu o miłość autentyczną, prawdziwą do siebie samego. Przy czym jeżeli chodzi o miłość siebie i bliźniego, to przede wszystkim jest to pragnienie autentycznego, prawdziwego dobra, którym ostatecznie spełnia życia. I teraz, jeżeli byśmy to próbowali rozpisać w konkretnym działaniu, w konkretnych czynach, to w tym wypadku trzeba mówić o takich, powiedziałbym, sam to nazywam, filarami życia duchowego. Otóż w odniesieniu do Pana Boga, tym takim filarem niewątpliwie niezmiernie ważnym jest modlitwa osobista. Modlitwa osobista, czyli żywa i autentyczna więź z Bogiem, żywym i prawdziwym. To jest oczywiście cały wysiłek. Katechizm mówi, że jest to dar, który trzeba umieć przyjąć jako dar. Tak naprawdę nie umiemy się modlić, jak pisze święty Paweł w liście do Rzymian. Natomiast Duch Święty przyczynia się za nami w modlitwach, słowa, które się nie da wyrazić, którego my nie jesteśmy w stanie wyrazić. To trzeba umieć przyjąć jako dar. Jesteśmy uczniami w szkole modlitwy osobistej, która łączy nas z Bogiem. I to jest cały wysiłek w tej materii. Drugim takim filarem, taką praktyką życia duchowego, bo modlitwa osobista jest także taką konkretną praktyką. W tej modlitwie osobistej chodzi o nieustanną modlitwę, ale żeby była nieustanna, to muszą być chwile, kiedy są przeznaczone tylko i wyłącznie na modlitwę i spotkanie z Bogiem. Drugim ćwiczeniem takim jest lectio divina, czyli czytanie Pisma Świętego Słowa Bożego. W tym momencie chodzi o takie czytanie Słowa Bożego, słów Pisma Świętego, żeby te słowa trafiały do mnie samego. Czyli chodzi o autentyczną więź z Bogiem. Nie sama treść jest najważniejsza. Najważniejsze jest to przesłanie, które do mnie dochodzi. To jest jakby list Boga do mnie skierowany, który powinien ożywić moją nadzieję, ufność, zawierzenie, a przede wszystkim dać mi zrozumienie Jego ogromnej miłości. Trzecią fundamentalną praktyką i filarem tego życia duchowego jest liturgia. Otóż właściwie powinienem rozpocząć od liturgii, bo tak jak Sobór mówi, liturgia jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia. Ona jest źródłem i szczytem. I właściwie w liturgii zawiera się lectio divina, także modlitwa osobista. Ale liturgia jest dziełem całego Kościoła, wspólnoty Kościoła. I w tym momencie na liturgii już spotykamy się z braćmi. Aby liturgia była liturgią, musimy stanąć przed Bogiem jako Kościół, czyli wspólnota braterska w Chrystusie, połączona miłością Chrystusa. Oczywiście doskonałości w tej materii nie osiągniemy tutaj na ziemi, ale jest potrzeba takie nasze nastawienie i takie dążenie z naszej strony, taki wysiłek i pragnienie. Musimy stawać na liturgii jako Kościół. Jeżeli są jakieś zastały jakieś awersje, złości, już nie mówię o nienawiści, to w tym momencie to nasze stanięcie wobec Boga jako Kościół jest nieprawdziwe. To musi być w imię Chrystusa, czyli zgodnie z Jego miłością. Gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Ale dwóch lub trzech, a nie sam. Stąd właśnie słabość pewna w modlitwie osobistej, a także słabość pewna w lectio divina, bo one są obciążone w dużym stopniu subiektywnością. Natomiast na liturgii, tak to święty Benedykt pisze, musimy być niewzruszenie pewni, że jesteśmy przed Bogiem. Natomiast oczywiście wszystko zależy jeszcze od naszego zaangażowania, otwarcia na tą obecność Boga. Więc tutaj w liturgii spotykamy się już z tym wymiarem spotkania z drugim człowiekiem i miłości do Niego. Następnym filarem jest w ogóle dziedzina miłości bliźniego. To jest dziedzina niezmiernie szeroka. I w zależności od tego, jaka jest okoliczność, jaka sytuacja, ta miłość ma różny wymiar. Bo jeżeli weźmiemy tą przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, to przecież był zupełnie obcy człowiek, mało tego należący do wrogiego narodu. Miłość do niego to jest po prostu wypełnienie tych najważniejszych, fundamentalnych potrzeb, jakie on ma. W Starym Testamencie czytamy w odniesieniu do miłości nieprzyjaciół, że jeżeli twojemu wrogowi wół gdzieś wpadnie do rowu, to pójdziesz i pomożesz mu go wyciągnąć. I na tym polega. Natomiast nie ma mowy o tym, że musimy, ja wiem, mieć jakieś takie wyjątkowe do niego nastawienie, otwartość jakąś, ja wiem, przyjaźń. No właśnie, bo jest wrogiem. Ale musimy umieć
okazać gest dobroci tam, gdzie on rzeczywiście potrzebuje pomocy. Natomiast miłość na przykład do żony, do dzieci, do matki, do ojca jest różni się od miłości na przykład do sąsiadów, do dalszych krewnych, do na przykład współpracowników w firmie i tak dalej. Miłość ma bardzo różne oblicze. Jedno jest tutaj niezmiernie ważne. Musi być wyczucie i szacunek do człowieka jako człowieka. Respektowanie jego wolności i godności. I w każdej z tych miłości musi to być zachowane. Bo bywają miłości bardzo emocjonalne, ale nie szanujące godności. Na przykład nadopiekuńcza matka jest w stanie dla dziecka wszystko zrobić, poza jednym, dać mu wolność. I to nie jest prawdziwa miłość. U podstaw miłości bliźniego jest szacunek i wolność, uszanowanie jego wolności. I jeszcze jeden wymiar praktyki w odniesieniu do miłości siebie można ogólnie nazwać słowem asceza. Przy czym fundamentalnym wymiarem ascezy chrześcijańskiej jest to, co Pan Jezus zawarł pod nazwą krzyż. Krzyż jest to cierpienie, które samo się pojawia w naszym życiu. My sobie ich go nie organizujemy, samo się pojawia, ale przyjmujemy to cierpienie ze względu na Chrystusa i Ewangelię. To jest znoszenie tych codziennych trudności, nieporozumień, cierpień, choroby czy czegokolwiek, niezrozumienia przez innych, znoszenie tego z cierpliwością i wytrwałością, włączając to w krzyż Chrystusa. Natomiast jest jeszcze asceza, którą podejmujemy z własnej inicjatywy, na przykład taką ascezą jest post. I w tym wypadku chodzi o to, żebyśmy w sposób kontrolowany doświadczyli pewnej słabości. Pamiętamy, że te pokusy rozpoczynają się na przykład od obżarstwa. I post jest właśnie wejściem w sposób kontrolowany w sytuacji, kiedy brakuje nam coś do jedzenia. I wtedy sami poznajemy siebie i uczymy się jakiegoś zdystansowania do tych potrzeb, aby one nami nie władały, żeby one nas nie ogarnęły i spowodowały, że jesteśmy na ich usługach. I to jest ten rodzaj ascezy od strony takiej, powiedziałbym, pozytywnej. Kontrolowany sposób wejścia w pewną słabość.